Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki temat trochę przydatny, użytkowy, może trochę dziwny dla niektórych. No słuchajcie, jak przyspieszyć relatywnie wygląd, działanie, animację, czyli to, co tam się wydaje, że telefon działa szybciej. Dowolny telefon z Androidem. No słuchajcie, wiele was narzeka, że wasze komórki jakoś wolno działają, przerzucają wam przejścia między różnymi rzeczami, są dosyć długie. No wydaje się, że telefon jest wolny, no i nie działa zbyt szybko. No cóż, jest taka jedna prosta funkcja, znana mi od dawna, ale pewnie nie wszyscy o tym wiedzą. A mianowicie w trybie programisty możecie sobie zmienić pewną jedną rzecz. Więc cóż, co zrobić, żeby przyspieszyć swój własny telefon z Androidem dowolny? Czy to będzie Samsung, LG, Huawei, cokolwiek. Musicie wejść sobie najpierw do ustawień, gdzie macie informacje o oprogramowaniu i paręnaście razy kliknąć sobie w numer wersji bądź wersję jądra w zależności od danego telefonu. No i jak już widzicie, w moim nie trzeba, tryb programisty został już włączony. Czyli ja już dawno mam ten tryb programisty odpalony. No i cóż, trzeba wejść sobie dalej później w te ustawienia, więc sobie na razie to zamknijmy. I zawsze na dole gdzieś wam pokaże się coś takiego jak opcje programisty, tryb programisty, cokolwiek. Wchodzicie sobie w niego, tu naprawdę macie wiele rzeczy, może kiedyś się wezmę i omówię mniej więcej o co chodzi, ale najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wydajność waszej komórki, jest jedna rzecz. Przechodzicie, szukacie sobie miejsca, gdzie macie coś takiego jak skala animacji okna, skala animacji przejścia, skala długości animacji. No i gdy sobie tutaj wejdziecie, macie kilka opcji. Standardowo ta skala jest ustawiona na 1. Czyli tak powinno być w każdym waszym telefonie. Ale co możecie zrobić? Możecie sobie ją przestawić na 0,5 albo całkowicie wyłączyć. Potestujcie sobie obie te rzeczy i zobaczycie, że relatywnie wasz telefon, jeżeli chodzi o jakieś przerzucanie działania, naprawdę, naprawdę przyspieszy. Uwierzcie mi, robi to różnicę. Niektórzy mogą się później zdziwić, że wasza komórka troszeczkę przyspieszyła. Nie jest może potrzeba jej od razu wymieniać, więc sugeruję skorzystać z tej opcji. Mały, prosty trik, ja przeważnie ustawiam na 0,5 albo 1, jeżeli jakieś testy robię, więc żeby to było wszystko w miarę realne i nie było jakichś różnic. Ale ustawienie na skali animacji już z 1 na 0,5, jak i również tych wszystkich trzech tutaj rzeczy, robi różnicę. Potestujcie, sprawdźcie, dajcie znać w komentarzu, czy wasz telefon zaczął troszeczkę szybciej działać, czy też nie. Powinien. Więc to jest naprawdę bardzo prosty trik. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale sugeruję zawsze sobie go odpalić. No i cóż, zdziwicie się, że wasza stara komórka potrafi trochę przyspieszyć. Tyle. Mam nadzieję, że to wam się przyda. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wiedział, sugeruję korzystać. Naprawdę przydatne. Taki krótki film, ale myślę, że przydatny. Na dole, oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla was pod filmem. Linki do moich społeczności, gdzie można się mnie bardziej prywatnie zapytać o coś. Profil na platformie Patronite, gdzie można wesprzeć rozwój tego kanału. I cóż, zasadniczo tyle. Temat oczywiście tyczy się wszelkiej maści komórek na Androidzie, więc tutaj nie jest tylko kwestia Samsunga, ale S9 też można troszeczkę wizualnie sobie przyspieszyć, więc dowolność. Więc jak przyspieszyć Androida? Właśnie tak. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!